RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a zarazem raczej ostatnim odcinku serii Droga do Grand Championa na klawiaturze. Jak możecie zauważyć, po ostatnim streamie mamy już jeden mecz do Grand Championa, więc mam nadzieję, że uda nam się go zaraz wbić. No i też myślę, że dzisiaj sobie zrobimy jakieś takie małe podsumowanie. Będę chciał sobie dzisiaj dużo pogadać, szczególnie pewnie podczas gierek, jak już będziemy mieli wbitego Grand Championa w... W przeciwnej drużynie jest zawodnik Not Smurf, dlatego nie możemy się niczym przejmować. Nie mamy się czym przejmować, wygląda niepodejrzanie. Ogólnie mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to wbić jak najszybciej, tego Grand Championa. Nawet jak wbijemy go w pierwszym meczu, to i tak zagramy sobie te 3 spotkania. Może skupmy się na początku na gameplayu, będę tutaj jakoś komentował, będę też mówił, co mniej więcej robię, o czym myślę. I potem pogadam o tym, o czym myślę, że będę chciał jeszcze pogadać. Dobra. Tutaj sobie weźmy piłkę, jakiś poskok podwójny, zabierzmy im setkę i się cofnijmy za naszego teammate'a. Przebita piłka, nie ma nikogo z naszej drużyny, więc ja nadlatuję. Niestety udało im się to przebić. Tutaj skopmy go. Jakbym zdążył z bumpem, to prawdopodobnie, jeżeli bym ja nie zblokował piłki, byłaby brama. Ale niestety się nie udało, pomysł dobry w każdym razie. Teammate to zagrywa do środka, a drugi teammate już jest przy piłce, uderza i mamy 1-0. Sifu zdobywa punkt. Ogólnie muszę powiedzieć, że od ostatniego odcinka dużo czasu minęło, w sensie dużo czasu w grze minęło, ponieważ wbicie tego Grand Championa, w sensie tego meczu o Grand Championa na streamach zajęło mi to jakieś prawie 4 godziny, więc łącznie już na klawiaturze pewnie mamy blisko 20 godzin, jakieś okolice 20 godzin, więc w trakcie tej serii mimo wszystko nieco podbiliśmy tutaj nasze oczywiście też umiejętności grania na klawiaturze. Bo z jednej strony nie jest to dużo czasu, tak w porównaniu z graniem na... O kurde, prawie Not Smurf w zasadzie samobuja. Nie jest to dużo czasu w porównaniu z grą na padzie, ale wiadomo, że jak się ma tyle doświadczenia, a nie ma co tutaj mówić, GameSense przechodzi z kontrolera. Mechaniki też tak jakby się dużo łatwiej uczy na nowo, jak już umiemy wykonać na kontrolerze. Więc tutaj możecie zaobserwować pewnie już jakiś mikroprogres. Ja na pewno się czuję dużo lepiej niż się czułem na początku serii. Tam uważam, że nie byłbym w stanie wbić Grand Championa z tego poziomu, co zaczynaliśmy serię. A tymczasem Junkie uderza na 2-0. Wygrywam już 2-0, przeciwnicy potencjalnie mogą się poddać, ale tego nie robią. Lecimy zdobywać dalej bramki. Też tak generalnie powiem co nieco o tym trybie 3x3. Będę chciał dać jakieś też rady, żeby coś wynikało z tej serii. Myślę, że też ponagrywam jakieś poradniki niedługo, bo naprawdę ta seria dała mi wiele do przemyślenia. Dowiedziałem się parę rzeczy, co się niekoniecznie może spodziewałem. O, może tak to ujmę. Też parę rzeczy się upewniłem, parę rzeczy zobaczyłem w ogóle, jak to wygląda. Junkie spróbuje strzelić gola, niestety się nie udało. Tu nie ma naszego teammate'a, to ja po prostu odlecę jakieś, żeby kopnąć piłkę. Junkie to raczej będzie miał na luzie. My sobie poasekurujemy, jeżeli by go przebili. No i wybijamy piłkę, oddalamy zagrożenie. Zbierzmy sobie boosta, tam się coś dzieje w ataku, ale to nie nasza sprawa. Junkie blokuje, psifu, to może być miśnięta piłka, ale... Ale asekurujemy. Dobra, nie trafił akurat. Słabo się ustawiłem. Nie umiem driftować cały czas na klawiaturze. Ogólnie nie spodziewałem się, że taki problem będzie stanowiło robienie driftów w rokecie. Oczywiście nie chodzi mi o to, że po prostu klikanie drifta, tylko robienie precyzyjnych zakrętów używając drifta, power slida. Nie spodziewałem się, że to będzie stanowiło jakikolwiek problem, ale połączenie tego, że gorzej mi się skręca dużo na klawiaturze... O, i właśnie możemy też zrobić jakieś podsumowanie moje? Co moim zdaniem jest lepsze w klawiaturze, a co moim zdaniem jest też gorsze. To też myślę, że przez kolejne mecze omówię. Dobra, skupmy się teraz, żeby po prostu ten meczek też wygrać. Słabo by było przewalić na ostatni prosty. Wygrywamy 2-0 meczek od Grand Championa. Nie przegrajmy tego. Dobra, psifu wybija. Ja tu skoczę, żeby go bitnąć. Zostawmy tę piłkę, nie ma co jej brać. Tutaj z demo jakimś, nie udało się. Prawdopodobnie to demo byłoby kluczowe, bo jak widzieliśmy, piła leciała w bramę i ten ziemek akurat obronił. Junkie zagrywa do rogu, pisze, że jego błąd, no ale powiedzmy, że i tak nie wystawił potelni przeciwnikom, to nie ma się tutaj co denerwować. Nawet jak to nie była jego piłka faktycznie. Junkie broni? Niestety dobitkę nadchodzi 2-1, więc dalej jest bliskie spotkanie. Psifu tutaj, no troszeczkę chyba, no niewygodna piłka była dla niego. Kiedyś będzie umiał takie wybijać, na razie. O, i to też jest kwestia taka,
że na pewno, nie wiem jak to działa, w sensie wiadomo jak to działa, ale jeżeli się nie denerwujecie na randomów, grając trójki, to naprawdę wyniki są milion razy lepsze. Nawet jak randomy nie są 100 razy lepsze, tylko grają na tym samym poziomie, czy tam nawet czasami gorzej, to w momencie jak się po prostu nie denerwujecie, wyniki naprawdę są niesamowicie, nieporównywalnie lepsze i to też było widoczne u mnie na streamach. Że na ostatnim streamie jak po prostu starałem się trzymać spokój, to praktycznie każdy mecz wygrany, tam chyba jedna porażka, reszta wygrane. A wcześniej, jak jeżeli brały nerwy w górę, to kończyło się to inaczej. Dobra, Psifu to może dobije. Jak nie, to Junkie z sufitu spadnie i to jakoś też zagra. I zobaczmy, czy mamy Grand Championa. O, jak widzimy, Grand Champion wbity, najmniej punktów w lobby. Nic nie zrobiłem w tym meczu, ale ranga wbita, to nie ma co narzekać. No dobra, zagrajmy jeszcze dwa spotkania. Dobra, spotkanie numer dwa. Tym razem mamy w teamie party. A przeciwnie drużynie też jest party i random, więc w sumie takie same zespoły, powiedzmy. Ogólnie a propos zespołów i wszystkiego, społeczności. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że będzie dużo bardziej toksycznie. Tyle bramek na przykład nie mogłem obronić, bo nie umiem szybko podskoczyć dwukrotnie. Z użyciem boosta oczywiście. I nigdy w sumie nie było czegoś takiego, że od z mojej drużyny ktoś pisał autosave, czy nawet z przeciwnej drużyny nie pisali autosave. Nikt mnie nie obrażał, a mimo to, że naprawdę nawet w sumie na to liczyłem. Na streamie pewnie część z was oglądała, to pewnie nawet widzieli, że czasami nawet prowokowałem już do tego, żeby mnie obrazić, czy tam wyzwać mnie na pojedynek 1v1. Parę razy zaproponowałem osobie, co nawet nie obrażała mnie szczególnie. Tak po prostu. Chciałem pod kątem zrobić 1v1 z jakimś toksikiem, ale przez te wszystkie spotkania, a nie było ich tak mało, nie udało mi się trafić toksika prawdziwego. Więc to jest pierwsze zaskoczenie, bo byłem przekonany, że na takim czempionie będzie ich bardzo dużo. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie widać, no widzicie, ja nie trafiam w tą piłkę bardzo często. Nawet w sytuacjach, kiedy ona jest bardzo prosta do uderzenia. A mimo to z jakiegoś powodu nie było tych toksików. Więc to jest pierwsze zdziwienie. Takie zaskoczenie, w zasadzie pozytywne zaskoczenie. Dobra, tak to nazwijmy. I dobra, lecąc dalej. Dobra, tutaj musiałem się na chwilę skupić, żeby to przebić, dobrze? Sobie zchallenge'ujmy, dobra, odpuszczę tą piłkę. Lecąc dalej miałem też takie doświadczenie, że chyba dwa razy przeciwnicy wyszli w momencie, kiedy, no w sumie na samym początku meczu, dwóch teammate'ów moich wyszło i mogłem zaobserwować, co się wtedy stanie, mogłem zaobserwować, jak wtedy grają przeciwnicy. I o ile w momencie, kiedy jest tryb 3x3, każdy jest w meczu, to tutaj naprawdę przez te wszystkie mecze nie było ani jednego gola z flip reseta, nie było ani jednego double toucha, nie było ani jednego, w sumie żadnego pincha, ani quicksear pincha, ani ceiling pincha. No po prostu nie było żadnego gola z pincha, air dribbla też żadnego nie było. Generalnie nie było żadnego mechanicznego zagrania, w sensie mechanicznego. Tego zagrania, co każdy myśli, że trzeba umieć, które trzeba potrafić, żeby wbić właśnie Grand Championa. Przez całą serię nikt czegoś takiego nie strzelił, chyba że zaraz będzie zaskoczenie i ktoś wykorzysta jakąś taką sytuację. Więc generalnie dążę do tego, że naprawdę nie potrzebujecie tego typu mechanik, to po pierwsze, i po drugie, że takie bramki praktycznie, no tutaj ja akurat mogę zakłamywać, bo wiadomo, że jak wiem jak się ustawić w momencie, kiedy jest zagrożenie, na przykład air dribbla czy tam double tapa, no to faktycznie tutaj przeszkadzam przeciwnikom i nie mogą strzelać bramek takich, ale na przykład z mojej drużyny też nikt nie ładował żadnego double tapa czy tak dalej. Dobra, bo w międzyczasie tracimy bramkę. Może postarajmy się mimo wszystko wygrać ten meczyk. Byłoby fajnie. Okej, on uderza. Magnum do narożnika. Chwilę potrehardujmy, żeby faktycznie nie strołować tego meczu. Kolax do mida, ja to jakoś wybiję. Przeciwnik trochę panikuje, ale jest z gitem. Magnum do góry, przebitka. Ten nos chyba próbował demować, ale na szczęście mu się nie udało. Ja tutaj zabiorę tylko setkę. Podbijmy piłkę do naszego, do prawej. Ej, tutaj taki double commit, ale to jeszcze jest bramka. Niesamowite, że tam jakieś nieporozumienie w defensywie drużynie przeciwnej nastąpiło. No i niestety, no w sensie niestety, dla nas stety takie coś wpadło. Przypominam, że mamy Grand Championa w tym momencie. Ale wracając, to w momencie, kiedy jest tryb 3x3, ci zawodnicy naprawdę się wylewają i nie robią praktycznie żadnych mechanicznych zagrań. W momencie, kiedy zagrałem ostatni raz, to było już na czempionie trójce wysokim, sam na trzech po prostu, to naprawdę ci zawodnicy byli nie do poznania. Nagle każdy potrafił trafić w piłkę bardzo dobrze.
Ich mechaniki skoczyły naprawdę na zdecydowanie wyższy poziom. No prawdopodobnie to jest po prostu ze względu na to, że presja z nich zeszła. Nagle nie przegrywają 3 bramkami, w sensie nagle nie mają 3 przeciwników, mają więcej czasu, mają więcej boosta i nie stresują się tak porażką. I się okazuje, że ci wszyscy tutaj gracze, co... No przez cały mecz tak naprawdę poza misowaniem piłki nic nie pokazują, mechanicznego przynajmniej. Nagle się okazuje, że oni są w stanie strzelać czy to flip reseta, czy tam po prostu być szybsi, mechaniczni i tak dalej. Więc to jest też kolejna kwestia taka, jak tutaj psychika odgrywa dużą rolę na tej randze przede wszystkim. Że tutaj niektórych ludzi po prostu blokuje to, że nie wiem, czy po prostu oczekują od przeciwników, że ci będą w stanie zrobić coś niesamowitego i cały czas jest zestresowani, jeżdżą, że muszą zrobić wszystko idealnie, czy też, no w sumie nie wiem co innego to by mogło być. Chyba jest po prostu takie wyobrażenie, że inni gracze będą na pewno bardzo mocni. Jesteśmy w Grand Championie, inni gracze zaraz zwładują nam double tapa i tak dalej. Trzeba zrobić wszystko co najlepsze, bo inaczej przewalimy ten meczyk. A tak naprawdę to tylko przez to, że takie myśli są, każdy gra dużo słabiej i nie wykorzystuje swojego potencjału. Prawdopodobnie większość z was ma rangę poniżej, powiedzmy, SSL-a. Nie wiem skąd takie założenie wysnułem. Ale po prostu sobie wychillujcie. Potraktujcie przeciwników, że też nie robią niczego specjalnego. Że nie są takimi turbo-kozakami, że po prostu róbcie swoje bez stresu. Bo naprawdę te wyniki powinny wam zdecydowanie podskoczyć. Kolejna sprawa jest też taka, że cały czas tu jest tak dużo, moim zdaniem, bezużytecznych uderzeń w piłkę. Typu, że teammate zabiera teammate'owi darmowe uderzenie, czy tam wybija piłkę w ogóle w złą stronę. Czy tam oglądał się prawdopodobnie jakiegoś prosa, ogląda na YouTubie, pewnie też wielu z was ogląda jakiegoś prosa, czy tam po prostu graczy z największą rangą, czy tam dużo wyższą i próbują robić jakieś dzikie redirecty i tak dalej. Dobra, czyżby pierwszy double tap? Nie trafiłem. Dobra. Może nie stracimy przynajmniej. Dobra, wybijmy to do narożnika dla bezpieczeństwa. Ja tutaj wleczę. Case roll trafia. Tym razem już muszę trafić. Dobra, wykańczamy tę sytuację. Jest 3 do 2 dla nas. Bardzo ładnie teammate wybił. Ale wracając, to straciłem wątek. A autentycznie nie pamiętam, o czym przed sekundą gadałem. Chyba o tym po prostu, że ludzie myślą, że każdy będzie potrafił zrobić nie wiadomo jakie zagranie. Czy tam po prostu oglądał prosów na YouTubie i próbuje robić jakieś zagrania, co po prostu są dla niego zbyt zaawansowane. No i to też mocno myślę, że stopuje rozwój. No dobra, przechodzimy do kolejnego spotkania w takim razie. I zarazem ostatniego. No i mamy spotkanie numer 3. Znowu tutaj w drużynie dwójka, co gra razem. W przeciwnej drużynie również. No i dobra, może powiedziałem na samym początku, że porozmawiam też o tym, jakie zalety są grania na klawie, a jakie są wady. Łatwiej mi chyba się skupić na wadach z jakiegoś powodu, chyba zawsze tak jest, że na pierwszym planie mimo wszystko wychodzą wady. No więc tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze grałem raczej... O kurde, to będzie wylew. Stracimy bramę. Dobra, nie trafił w gości na opena. Ale generalnie zawsze grałem raczej na konsoli, przez co mam też mało doświadczenia ze klawiaturą. To też może być powód, dla którego wyjątkowo gorzej mi się przyzwyczaić do niektórych rzeczy. Ale z takich turbo podstaw, moim zdaniem największą wadą, co w sumie nawet nie wiem, czy to jest największa wada, ale jest kilka takich podstawowych rzeczy, co moim zdaniem dla mnie by skreślały Rocketa, żeby sobie tak fajnie, przyjemnie popykać. Wiadomo, to też od razu podkreślę, że da się wbić najwyższą rangę w Rockecie, da się być mega kozakiem grając na klawie i przede wszystkim freestylerzy, duża część freestylerów gra na klawiaturze, no bo w zasadzie tutaj wady, co są na klawiaturze, są też zarazem jej zaletami. Zależy pod jakim kątem się na to patrzy. Ale dobra, bo strasznie przedłużam. No nie ma co tutaj porównywać skręcania sobie na gałce, którą możecie wychylać o tyle stopni, ile chcecie. Wychylać ją wolniej, silniej. Skręt jest wtedy z innym promieniem. Na klawiaturze, o ile dobrze liczę, mamy tylko 8 kierunków skrętu. W sensie, nie kierunków skrętu, tylko kierunków jazdy. Na wprost, po przekątnej w prawo, całkiem w prawo i tak dalej. Dobra, może trochę więcej tego wyjdzie, bo w sumie się nie zastanawiałem jakoś głębiej. Ale w każdym razie jest ograniczenie, którego na padzie nie ma. I moim zdaniem tapowanie w klawisze i tak dalej, no niestety jest nieporównywalnie gorsze niż po prostu wygoda gry na padzie, gdzie gałką sobie skręcamy tak jak chcemy, jest to po prostu dużo przyjemniejsze. Okej, okay. Kolejna wada, co moim zdaniem przynajmniej jest bardzo znacząca, to jest rozglądanie się. Ja sobie zbindowałem, prawdę mówiąc, klawisze Q i E i nawet ich nie używam. Nie ze względu na to, że nie chcę się rozglądać, że nagle stwierdziłem, że jest to niepotrzebne,
Tylko ze względu na to, że w sumie to się dzieje tak szybko, że nie jestem w stanie za dużo zobaczyć. Na gałce możemy zobaczyć w lewo i w prawo o tyle stopni, o ile chcemy. Swoją drogą przeciwnik w kick-offa nie trafił. W rokecie z jakiegoś powodu nie da się obracać kamerą myszką. Dobra, przeciwnik chce jechać z prawego kick-offa, to niech sobie jedzie. Ale nie da się sterować kamerą myszką? Przez to sterowanie kamerą praktycznie nie istnieje. No możemy się tylko lewo-prawo tak szybko obrócić, że tam nawet można nie tak szybko. Można, wiadomo, że to zmniejszyć. Ale to jest tak jakby tak bardzo ograniczone, że to też jest moim zdaniem kolejna gigantyczna wada względem kontrolera. Właśnie rozglądanie się na gałce również. No i wiadomo, żeby zakończyć już ten wątek, to oczywiście dodawanie gazu oraz hamowanie też na padzie możemy robić z określoną siłą. Na klawiaturze, przynajmniej standardowych, pewnie są jakieś klawiatury, co można mocniej wcisnąć klawisz. I wtedy prawdopodobnie jest mocniejszy input, ale na mojej klawiaturze niestety tak nie jest, oraz na wielu standardowych. No i to też odbiera niestety dużo precyzji z grania po prostu w rokecie. Ja zrobiłem tutaj wrzutkę do przeciwników, bardzo słabo zagrałem. Wybijmy to do boku. Sytuacja odratowana. Okej. No i dobra, jakoś z tego wychodzimy. Bang, uderzenie, 3-1, chyba nawet hat-tricka strzeliliśmy, a dobra, 2 gole. Jednak się trochę rozpędziłem, jeszcze musimy powalczyć o hat-tricka. Tak w ogóle mam już te 20 godzin chyba na klawiaturze i cały czas nie jestem w stanie zrobić double jumpa szybkiego z używaniem boosta. W sensie mam podskok na prawym klawiszu myszy, boost na lewym klawiszu myszy i często albo mylę te klawisze, albo po prostu nie jestem w stanie ich tak jakby jednocześnie klikać. To jest pewnie kwestia do przyzwyczajenia się, nawet chyba nie pewnie, tylko na pewno. Z jakiegoś powodu trwa to dłużej niż się spodziewałem. No i może przejdźmy do zalet grania na klawiaturze. Myślę, że największą zaletą jest to, co przed chwilą wymieniłem jako wadę, czyli ograniczenie ruchów na te ileś tam kierunków. Myślę, że to będzie szczególnie zaleta dla ludzi, co po prostu freestylują, bo ze względu na to, że mamy ograniczoną liczbę kierunków, które możemy tak jakby skręcić, czy tam zrobić flipa i tak dalej, to ze względu też na to możemy się spodziewać zawsze takiego samego rezultatu. W momencie, kiedy gramy na padzie, no chcąc nie chcąc zawsze będzie trochę inaczej wykonany ten ruch. Nie można mieć takiej precyzji, żeby za każdym razem zrobić taki sam kąt w danym kierunku i w innym kierunku. Na klawiaturze jest to bardzo proste, bo wystarczy kliknąć przeciwstawne klawisze. Na przykład zrobimy flip cancela. Dobra, 3-3 mecze wygrane. W sumie jeszcze bym wam pogadał parę tutaj rzeczy, ale już zagraliśmy 3 mecze i mam wrażenie, że nie będzie tutaj dużo do wycięcia, a nie chcę, żeby ten odcinek trwał 3 dni. Więc po prostu powiem, żebyście się spodziewali jakichś pewnie poradników nadchodzących. Bo tak jak mówię, ta seria dała mi wiele do myślenia. Pokazała mi też wiele rzeczy, o których wcześniej nie myślałem, czy tam po prostu może miałem jakieś inne zdanie. Teraz jest to dużo wyraźniejsze. I myślę, że dzięki temu będę w stanie porobić jakieś poradniki na rzeczy, które widzę, że będą przydatne. Czemu ktoś do mnie dzwoni? Dobra, bo trochę zostałem rozkojarzony i może zapomniałem trochę, o czym gadałem. Mam nadzieję, że ta seria pokazała wam, że żeby piąć się wyżej z rangą, przynajmniej do tego Grand Championa, to rzeczywiście nie trzeba umieć praktycznie żadnych mechanicznych rzeczy. Wystarczy tak naprawdę, no w sensie wystarczy. Wiadomo, że zbudowanie game sensu też zajmuje bardzo dużo czasu. Ale że myślenie w tej gierce jest równie ważne, albo może nawet i ważniejsze od stricte umiejętności mechanicznych. I właśnie oglądając sobie te gierki, zdacie sobie sprawę, co możecie ulepszyć w swoim gameplayu. Możecie też zobaczyć, jak się zachowywałem w jakich sytuacjach, stosować się do swoich gierek, no i szybciej awansować z rangą. Dobra, nie ma co przedłużać. Oczywiście zachęcam do zostawienia jakiegoś suba oraz lajka. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tej serii, a teraz już bez przedłużania. Elo, elo.